Cześć, witam po dłuższej przerwie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zaplanować remont, co zrobić przed remontem, jak kolejno zaplanować sobie działania w trakcie remontu oraz co można jeszcze zrobić po remoncie. Gotowi? Do wnętrza? Start! Przed remontem na pewno musicie zrobić trzy rzeczy. Pierwsza z nich to projekt. Albo robicie go samodzielnie, korzystając z poprzednich moich odcinków, albo zatrudniacie projektanta, w tym na przykład Lurwik Design, który Wam przygotuje taką książeczkę, w której znajdziecie informacje na temat tego, co, gdzie, jak, po co i dlaczego ma być zrobione i z jakich materiałów. Druga rzecz, którą potrzebujecie, no to na pewno ekipa. Macie w zasadzie trzy opcje. Jedna to jest taka, że zatrudnicie ekipę, która Wam zrobi wszystko i w zasadzie będzie odpowiedzialna za wszystko, co jest łatwiejszym rozwiązaniem, ale zapewne może się okazać bardziej kosztownym. Drugi pomysł to jest taki, że zatrudniacie poszczególnych fachowców, czyli hydraulika osobno elektryka, fliziarza, płytkarza, czy jak tam nazywacie w swoich częściach Polski. Trzecia opcja jest taka, że będziecie to robić po tak zwanej siódmej wodzie po kisielu, czyli wujek, ciotka, dziadek, kuzyn będą Wam pomagać tym wszystkim. I to będzie najtrudniejsza opcja, aczkolwiek bardzo często okazuje się, że ta opcja jest najbardziej ekonomiczna. I trzecia rzecz, którą potrzebujecie do tego, żeby zacząć w ogóle remont, to są oczywiście zakupy. Musicie kupić wszystkie niezbędne elementy do tego, żeby ta ekipa albo te wujki i ciotki mogli ten remont wykonać. Jak już mamy projekt, ekipę i zrobione zakupy, zabieramy się do roboty. Pierwsze, co robimy, to demolka. Burzymy wszystko. To jest najbardziej fascynujące w całym remoncie. Jak już mamy zrobioną demolkę, to zabieramy się za sprzątanie, a po sprzątaniu tworzymy ściany na nowo. Również podczas tego etapu tworzymy konstrukcję sufitów podwieszanych, jeśli takowe sobie zaplanowaliście. Na tym etapie również jest ważne, abyśmy zamówili drzwi, albo teraz, albo wcześniej, ponieważ na drzwi bardzo często czeka się 4, a nawet 10 tygodni, a one będą nam potrzebne na prawie samym końcu naszego remontu. Kolejnym etapem to jest tworzenie albo przestawianie wszelkich instalacji elektrycznej, hydraulicznej. Tutaj też planujemy instalacje pod klimatyzację, pamiętamy też o wentylacji w kuchni i w łazience, czyli wszystko to, co mamy pod tynkach, musi być zrobione teraz. Jak już mamy to skończone, zamykamy sufity podwieszane, a w międzyczasie możemy się zabierać za wykańczanie wszelkich powierzchni, które będą wykończone płytkami, flizami, kafelkami, czyli łazienka przede wszystkim, kuchnia i pewnie częściowo podłogi. Następnie zabieramy się za ściany. W momencie, kiedy przestawialiśmy instalację albo ją tworzyliśmy na nowo, na pewno będą ściany wymagały wykończenia gładziami. Oczywiście tylko tam, gdzie będą one malowane, ponieważ tam, gdzie będziemy kłaść tapetę, cegłę, beton czy jakąkolwiek inną strukturę albo w ogóle wymyślimy sobie coś ciekawego innego na tych ścianach, nie ma potrzeby układzenia gładzi. Po wygładzeniu ścian oczywiście trzeba je zagruntować i malujemy po raz pierwszy. Jeśli już mamy zrobione ściany i mamy pomalowane ściany po raz pierwszy, zabieramy się za wykańczanie podłóg. Bez względu na to, czy to będą panele, o których możecie usłyszeć w jednym z moich odcinków, czy to będzie deska warstwowana, czy drewno. Jak już mamy zrobione podłogi, to jest ten etap, w którym przyjeżdżają drzwi. Montujemy drzwi i montujemy listwy przypodłogowe. Następnie, i to też różnie bywa, ponieważ niektórzy twierdzą, że malowanie finalne powinno być przed zamontowaniem drzwi i listew, a niektórzy uważają, że po zamontowaniu drzwi i listew. Przemawia fakt taki, że jeśli mamy zastosowane listwy przypodłogowe, które muszą być wykończone jeszcze akrylem i muszą zostać pomalowane, no to jakby samo to mówi o tym, że musi malowanie finalne zostać zrobione po zamontowaniu listew. Ostatnim elementem naszego remontu, już takim najbardziej pokazującym całość, to jest montaż oświetlenia. Co robimy, jak już skończymy nasz remont? Oczywiście musimy nasze mieszkanie wyposażyć, przede wszystkim w meble. Najlepiej jest wymierzyć sobie wszystkie meble, które są pod wymiar dopiero wtedy, kiedy mamy wykończone wszystkie powierzchnie, ponieważ zawsze jakieś będą różnice centymetrowe, chyba że macie sprytnego stolarza, który jest Wam w stanie na wcześniejszych etapach wymierzyć wszelkie powierzchnie w konsultacji z ekipą i będzie w stanie to zrobić bardzo dobrze, idealnie.
Następnie wyposażamy nasze mieszkanie we wszelkiego rodzaju meble wolnostojące, czyli kanapy, stoły, krzesła, łóżka, szafki nocne, wszystko to, co powoduje, że to mieszkanie możemy sobie urządzić. A na samym końcu wszelkie dekoracje, ramki, obrazy, dywany, wykończenie okien. Jak już przejdziecie tą całą mękę związaną z remontem i z urządzaniem mieszkania, to pozostaje Wam najprzyjemniejszy etap, czyli wprowadzenie się i korzystanie z tego, co Wam się udało zrobić. Ja mi pozostaje w zasadzie życzyć Wam tego, żeby Wam się tam po prostu przytulnie mieszkało i żebyście mile spędzali tam czas i żeby to był Wasz prawdziwy, taki zrobiony po Waszemu dom. A na koniec ciekawostka. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o najwęższym domu na świecie. Znajduje się on w Warszawie, na warszawskiej Woli. Jego szerokość to 152 cm i ma trzy kondygnacje. Początkowo on powstał jako instalacja dla artysty, natomiast do dnia dzisiejszego można go zwiedzać i zobaczyć, jak można w tym domu mieszkać. Swoją drogą, bardzo ciekawy projekt i bardzo duże wyzwanie dla osoby, która zajmowała się zaprojektowaniem wnętrza w tymże domu. To na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnego, w którym porozmawiamy o tym, jak wybrać drzwi wewnętrzne. Do zobaczenia. No i co? No i wprowadzamy się z tego mieszkania, domu i sobie mieszkamy. Głodny jestem.